ponownie. Dzisiaj bez wstępu informacyjnego i od razu Bonnie M. No Bonnie M, Bonnie M chyba muszą wszyscy znać, starzy, młodzi. To się ciągle przewija. Bonononos, płytka. Proszę z tyłu, jak piękny w starych latach, w starej modzie. Co tu mamy na tej płycie? Wydana przez Niemcy Zachodnie. Jakaś tam firma, Mondruk, Grafische Betriebe GmbH, bla bla bla. A czy jest tu data wydania? Nie wiem, nie widzę tutaj. Może mi ktoś powie, gdzie tu szukać daty wydania, ewentualnie jakiś numer. Tu jest 0835, ale wątpię, żeby to było. Sprawdzam, czy tu jest, tak, jest trochę wytłaczana nawet już. Więc to będzie dość świeże wydanie. Nie będzie tam tak jak ostatnio z Jenny Pitney'a. Wydanie raczej będzie lat 80., tak przypuszczam. Co tu mamy w środku? No mamy, widzę, od razu mi się wrzuciło. Jakiś ogromny plakat z Bonnie M. Może mi się uda go tutaj pokazać wam, proszę. No to był wtedy zespół na hicie topowy, nie? Więc musieli takie sobie... No i z tyłu tego plakatu teksty utworów można sobie pośpiewać. Płyty winylowe mają to do siebie, że są duże, ale to mają też taką otoczkę wydań. Okładka jest, coś jeszcze jest, to daje taki. Okładka zastępcza, czy jakby druga taka miękka, jest też fajna. Z tyłu proszę na, no jak to Bonnie M, na Bonnie M przystało. No i specyficzne utwory oczywiście dla Bonnie M, jak ktoś sobie chce przypomnieć. Linki zamieszczę pod filmem do filmików innych z YouTube. Ta płyta niestety ma widoczne ślady już użytkowania, raczej nie ma grubych rys, ale są takie, jakby ktoś to co chwilę przecierał i to źle przecierał, po prostu jechał szmatą tak i zrobiłeś takie ryski. Gra ciszej przez to. Nie jest tak, trzeba podgłaśniać od razu. No jest tutaj myta. Są plamy po myciu, ale to nieudolnie trochę. Czy napisy tam widać? Ale jeszcze gra. Także Bonnie M z plakatem fajną czerwoną okładką, żółto-czerwoną, zachodu słońca. No warto mieć, myślę, taki zespół w swojej kolekcji i warto mieć takie płyty fizycznie trzymać. Nie neguję kompaktów, tak samo jest fizycznie, krążek, jest to nowoczesne, ale mamy. Nie tak jak MP3 lub na telefonie, ktoś tam coś mam, no mam tylko telefon i mam 1000 piosenek w tym, okej, fajno się gra, szybko można posłuchać, gdzieś puścić przez głośnik jakiegoś JBL-a czy innego. Ale jednak w domu jest ten rytuał taki, ja mam jeszcze sprzęt bez... Stary sprzęt taki, może to nie jest jakaś górna półka, to jest po prostu sklepowe takie, ale ze starszych
z lat 90. Nie mam pilota, ja muszę podejść, ja muszę. To wszyscy muszą, jeżeli mają gramofon, płytę wrzucić, pozałączać wszystko, ustawić sobie głośność i wtedy mogę zasiąść. Ale jest to taki rytuał. Idę, uruchamiam sprzęt i jest jakiś taki wstęp do słuchania tej muzyki. Także na dzisiaj w tym odcinku moim, takim vlogowym, kolejną sobotę będziemy się widzieć. Zapraszam. Jak się podobało, dzięki za lajki, subskrypcje. Bardzo chętnie przyjmę. Proszę, proszę klikać. Trzymajcie się, miłego weekendu. Pa, pa.